Miłość każdego Polaka do lilaka zaczyna się w bardzo prosty sposób. Trzeba wykopać dołek, zorganizować sadzonkę, zwyczajnie posadzić, no i tyle. A dlaczego kochamy lilaki? Lilaki kochamy z różnych powodów. Dlatego, że pachną, że pojawiają się w każdym roku w maju. No i dlatego, że są bardzo odporne i niewymagające. Tak się oczywiście wydaje, ale kilka prawd o lilakach należy znać. Pierwsza jest taka, że posadzimy zawsze w słonecznym miejscu. Jeśli to zapewnimy, to na pewno będą szczęśliwe i będą pięknie wyglądały, a to już połowa sukcesu. Kilka gałązek do wazonu. Dlaczego nie? Lilaki właściwie lubią, gdy się je obcina i to je mobilizuje do dalszego wzrostu. O tym cięciu jeszcze powiem. Tymczasem zwróćmy uwagę, że to właściwie koniec kwitnienia. On jeszcze przepięknie pachnie, ale już brązowieją pierwsze kwiaty, a gdy zbrązowieją wszystkie, to wtedy trzeba te kwiatostany, ewentualnie owocostany pousuwać, bo nie ma nic bardziej żałosnego niż widok lilaka obsypanego takimi właśnie brązowymi, no niestety nieładnymi owocostanami. Stałym towarzyszem starych nasadzeń lilakowych są opuchlaki. Opuchlaki to są oczywiście owady, których larwy żerują na korzeniach. I przyglądamy się, czy te opuchlaki są. Łatwo to rozpoznać, ponieważ kształt liścia jest taki charakterystyczny. Jeśli znajdziemy dużo takich wygryzień w kształcie ząbków na znaczkach pocztowych, to znaczy, że te opuchlaki są. Nie specjalnie przejmujmy się tym, bo tak naprawdę lilaki są bardzo odporne i te opuchlaki niewiele im szkodzą, chyba że zauważymy, że po prostu więdną, ale to się bardzo rzadko zdarza. Gdyby podczas zrywania kwiatów, przepraszam, lilaka coś się złamało, to proszę się nie krępować, tylko obciąć. Cięcie sanitarne to jest normalne, że lilaki są do tego przyzwyczajone. Również do usuwania odrostów korzeniowych, a jeśli idzie o to cięcie takie poważniejsze, to mniej więcej co 8-10 lat lilaki trzeba odmłodzić. Takie charakterystyczne. Przyglądamy się, jak wygląda górna część. Jeżeli pędy są króciutkie i mają takie biedne kwiatostany, to znaczy, że już trzeba odmłodzić. A odmładzamy bardzo drastycznie. Obcinamy piłką na wysokości mniej więcej metra, 1,30 m i czekamy, aż wyrosną piękne, zdrowe, silne pędy. To wygląda okropnie, taki ucięty lilak, ale proszę mi wierzyć, szybko wyrastają z tych uciętych pędów takie bardzo silne, zdrowe gałązki, które są zakończone pięknymi kwiatostanami, a po pewnym czasie w ogóle nie widać, że takie cięcie nastąpiło. Jeśli idzie o inne zabiegi, to oczekują od nas tylko kompostowania, zasilamy kompostem jesienią i to wszystko, czego lilaki od nas oczekują.